Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pan prezydent najpierw jako mąż stanu dbający o zdrowie Polaków wetuje złą ustawę dopuszczającą GMO, a dziś po krótkim czasie wnosi autorską ustawę o nasiennictwie, która tak naprawdę niczego w tym zakresie nie reguluje. W związku z powyższym pytam, jakie są konkretne regulacje odnośnie roślin genetycznie modyfikowanych? W jaki sposób rolnicy będą mogli uprawiać rośliny z tak zwanego własnego siewu? Czy rolnicy będą mogli zasiać własną niezarejestrowaną odmianę bez żadnych konsekwencji? Czy rolnicy będą mieli możliwość sprzedawania własnego materiału siewnego? I pytanie do pana ministra rolnictwa. Podczas ubiegłorocznych dożynek prezydenckich powiedział pan, cytuję, skoro dzisiaj nie możemy dostosować prawa krajowego do europejskiego i skutecznie chronić się przed tym, co nieznane, to trzeba podjąć trud zmiany prawa europejskiego. Koniec cytatu. Panie ministrze, jakie konkretne działania podjął pan, aby uczynić Polskę wolną od GMO? Dziękuję bardzo. Dziękuję.